Z portalu diety NFZ korzysta już 870 tysięcy osób. Daje on możliwość doboru planów żywieniowych do naszych potrzeb. Opierają się one na diecie DASH stosowanej w leczeniu nadciśnienia. Jej podstawą są m.in. warzywa, owoce, niskotłuszczowy nabiał i ryby. Dostęp do portalu jest bezpłatny. Wystarczy wejść na stronę diety NFZ i założyć konto. W pierwszym kroku obliczamy nasze BMI. To pozwala ustalić nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Najpierw wybieramy płeć, podajemy wiek, wzrost, masę ciała oraz aktywność. Od siedzącego trybu życia po ekstremalną codzienną aktywność. Obliczamy nasze BMI i poniżej od razu pojawia nam się informacja, jakie jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne i czy mamy niedowagę, nadwagę, czy nasza waga jest prawidłowa. Pierwszy krok za nami. Teraz możemy dodać członków rodziny lub od razu przejść do wyboru diety. Teraz musimy zdecydować, czy chcemy utrzymać aktualną masę ciała, zwiększyć ją lub obniżyć. Wybieramy dietę, przykładowo klasyczną. Wybieram 2000 kalorii. Wyświetla się informacja, na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem diety. Można też wybrać dietę dla osób z cukrzycą, depresją czy dną moczanową lub jedną z pozostałych diet. Teraz czas na skonfigurowanie przepisów. Mam do wyboru 3, 4 lub 5 posiłków. Wybieram 4, niczego z diety nie wykluczam i proszę o menu na 5 dni. Klikam przejść do przepisów i pojawia mi się moja dieta. Portal diety proponuje mi na śniadanie owsiankę z owocami i orzechami. Na obiad mamy cytrynowe risotto z białą rybą i szparagami. Na podwieczorek cukinię z paprykowym twarożkiem. Na kolację kanapka z pastą warzywną. Za pastą warzywną nie przepadam, więc wymieniam na coś innego. Sałatka warzywna z serem kozim brzmi lepiej. Teraz możemy pobrać nasze przepisy lub przejść do listy zakupów na najbliższe dni. Na portalu znajdują się również porady żywieniowe, e-booki lub filmy kulinarne. W sumie na portalu znajdziecie ponad 9 tysięcy przepisów opracowanych przez dietetyków. Zapraszam i życzę smacznego!